Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne ciasteczka owsiane ze słonecznikiem. Zamiast kupować gotowych batonów słodzonych między innymi syropem glukozowo-fruktozowym, upieczcie ciasteczka w zdrowszej wersji. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasteczek będą nam potrzebne 2 duże łyżki miodu, 2 szklanki płatków owsianych, szklanka o pojemności 250 ml, 5 płaskich łyżek mąki pszennej, pół kostki masła, jest to około 100 g, 3/4 szklanki nasion słonecznika, 2 jajka, opcjonalnie szczypta cynamonu oraz 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Przygotowujemy sobie średniej wielkości miskę. Wsypujemy do niej płatki owsiane. Słonecznik. Cynamon. Wrzucamy miękkie masło. Dodajemy miód. Wbijamy jajka. Mieszamy. A następnie zagniatamy wszystkie składniki ręką. Następnie przesiewamy mąkę oraz proszek do pieczenia. I ponownie zagniatamy. Przygotowujemy sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Bierzemy miseczkę z naszą masą owsianą. Robimy kulki wielkości orzecha włoskiego. Lekko spłaszczamy. I układamy na blaszce. Tak przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na około 20 minut. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia wkrótce.